Cześć, witam serdecznie. 12 grudnia, przegląd napraw, czas zacząć. Słuchajcie, pokażę Wam tutaj buty, które wyczyściłem i one są już drugą warstwę intensywnie natłuszczane, żeby ta skóra się troszeczkę zregenerowała. Później jeszcze będzie to na ciepło podgrzewane, żeby ten tłuszcz jeszcze się troszeczkę bardziej wchłonął. No i dalsza naprawa. Tutaj niestety fleków tych, które chciałem dostać, nie dostałem. Będę musiał jakieś inne dopasować, które by pasowały na szerokości. No coś trzeba będzie wymyśleć. Następne takie naprawy to, co tutaj mamy. Widzę, że tutaj są francuskie topy. Tak, tutaj obcasy są troszeczkę za bardzo zdarte, więc trzeba dać takie grubsze fleki jak do męskich butów. Tu jest koszt 75 zł. Myślę, że się to zrobi i parę lat będzie spokój z butami. Tutaj też obcasiki. Tutaj 60 zł. Tu będzie guma dwuwarstwowa francuska. Też będzie na długo nie będzie trzeba wymieniać. Słuchajcie, tutaj tu było pogryzione przez psa, było to wygryzione, ten element w środku też, więc tutaj jest w środku zrobione wyłożenie języka i tutaj jest skóra naszyta i wyściółka zewnętrzna, hak założony. Więc but będzie dalej zdatny do użytku. Co tutaj bym zrobił? Tutaj na miejscu klienta, bo buty jeszcze są całkiem, bym to dokładnie wszystko wyczyścił i natłuścił. Zamsz zrobił olejowym impregnatem tak bardzo mocno, żeby jeszcze parę lat te buty wytrzymały. I myślę, że dobry model. Bo nic tam nie zauważyłem, żeby się coś przy podeszwie, czy gdzieś jakaś skóra, coś, żeby pękało. Więc o te buty warto jak najbardziej jeszcze zadbać. Co tutaj? A, słuchajcie, była u mnie klientka. Tutaj ma takie zahaczenie. I była w takim salonie w Katowicach, żeby to pomalować na czarno. Tam jej powiedzieli 600 zł. No tutaj by trzeba dwoma farbami różnymi malować. Podkład zrobić farbą głęboko wnikającą. Oczywiście wpierw to odtłuścić, oczyścić ten materiał delikatnie. I tutaj nie można używać żadnych rozpuszczalników, ponieważ rozpuszczalniki złuszczą ekoskórę, bo to jest ekoskórka. Natomiast spirytus jak najbardziej można próbować papierem ściernym, taką tysiączką, wodnym papierem ściernym, delikatnie tylko leciutko zmatowić, spirytusem odtłuścić. No i tutaj by trzeba robić farbą głęboko wnikającą, która też wniknie troszeczkę w zamek, że też ten zamek by był ciemniejszy. I jak już ten podkład jest zrobiony, to wtedy można przechodzić do farby kryjącej. No i teraz w zależności od stopnia, jak to będzie kryło, albo jedną, albo dwie warstwy, albo spróbować to obkleić i natryskowo zrobić. Też jest taka opcja. Co do środka, przy ekoskórach jestem troszeczkę pesymistycznie nastawiony na to, ponieważ skóra może, tutaj się może to wycierać i może po jakimś czasie zacząć odchodzić. Farba się ścierać, może Wam barwić nogi, ale to by trzeba zrobić próbki, bo nie każdy materiał się tak da. Co ja tutaj zrobię? Ja tutaj spróbuję jakieś tylko przody zrobić z matowej farby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj było założenie, żeby to jak najtaniej wyszło, więc będę z tym działał. No i co tutaj mamy? Same szpileczki. 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 Słuchajcie, tutaj tego jednego już wyczyściłem
płynem do lakierek, więc jeśli chcecie, to chyba są cztery ostatnie sztuki. Ściereczka żółta, która idealnie czyści i jest różnica. Ten jest o wiele ładniej wygląda niż ten. Ja tego drugiego też oczywiście zrobię, ale w łatwy sposób, szybciutko można przywrócić wygląd butom. Tutaj też lekkie podklejenie, troszeczkę trzeba tutaj tą skórkę przebarwić i fleki wymienić. Takie fleki to jest koszt 40-45 zł. W bardzo jakichś ciężkich przypadkach, no tam troszeczkę może być jeszcze więcej. Tutaj też trzeba ponaciągać tą skórkę, popodklejać i fleki zrobić. Często jest tak, że właśnie się uszkadzają fleki i spychają Wam tutaj tą okleinę obcasa. To trzeba wszystko popodklejać i jak najbardziej jest to do zrobienia. No i tutaj się coś się rozmocowało, więc trzeba będzie przymocować. Tak więc na tyle. Taki przegląd napraw. Tam jeszcze mam zamek do torebki do wszywania. Jeszcze jedne fleki. Jakieś widzę, że... Aha, męskie buty. Kurczę, tutaj klient chciał, żeby zamiast tego zamka wszyć mu gumę. Ponieważ jak już się zasunie na jedną stronę, to tej strony nie może dosunąć i tutaj będę jeszcze gumy wszywał. Takie oto naprawy i tutaj jeszcze tutaj była męczarnia, bo ciężko się jest dostać, bo nie można tutaj dostać się za bardzo do środka, ale tutaj była wstawiana łata i teraz będę musiał przeszyć dwa razy to, co tutaj wstawiłem, następnie skleić to do cholewy zewnętrznej i dopiero przeszyć, więc tutaj troszeczkę się tak musiałem tymi moimi rączkami pokamuflować. Słuchajcie, jeżeli chodzi o higienę, o buty, bo nie wszystkie naprawy jestem w stanie zrobić w rękawiczkach. Wiadomo, w rękawiczkach robię jakieś tam zelówki, obcasy, takie rzeczy, ale jeżeli trzeba jakąś wstawkę zrobić, materiał wklejać, czasami nawet w środku buta trzeba łatę zrobić, no to przez rękawiczki jest to ciężko, ponieważ w palcach wtedy jest mniejszy dotyk i często się ten klej, nie umiemy tego wyczuć, tak, tego miejsca i klej się, bardziej się ten materiał klei do rękawiczek, więc ja używam najlepszy płyn do dezynfekcji i tego używam też do rąk, czyli co jakiś czas sobie robię przerwę, spryskuję, no i tak sobie na przykład słucham sobie coś na komórce przez 10-15 minut i odkąd to stosuję, to nie ma żadnych problemów. No i oczywiście po pracy też. Mydło antybakteryjne, takie typowo medyczne, które jest na chirurgii na przykład stosowane. Więc takie środki i myślę, że jak się człowiek nie będzie o tym zapominał, będzie dbał o to, żeby to używać, to będzie wszystko w porządku, ale dziękuję za troskę. Jeśli chodzi o buty robocze w Bieszczadach używane, no to tłuszcze. Trzeba czyścić te buty co jakiś czas, zbierać. Tłuszcz można na gorąco nanosić, ale później ten nadmiar trzeba usunąć. No i no to ciężka praca w Bieszczadach, ciężkie warunki, więc może akuratnie tak 2 lata maksymalnie to jest żywot takich butów. Ale prześlij zdjęcia, ja chętnie zobaczę co to jest za skóra. I wtedy coś dobierzemy, jakieś kosmetyki. Okej, dobre. Już muszę kończyć, ponieważ ponad 9 minut. Więc wszystkim życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.